Marszałkiewicz Rynek Expo jest już tuż po oficjalnej ceremonii ważenia, ale przed galą KSW XTB KSW 88, a ze mną menadżer Artur Gwóźdź. Witam serdecznie. Dzień dobry. No już, dzień dobry. Witam The Cage. Witam was wszystkich, moi drodzy słuchacze. Słuchaj, miejmy to z głowy. Czy już miałeś okazję porozmawiać z Pawłem Iźwiakiem i wyjaśnić sobie całą sytuację zaistniałą po poprzedniej gali KSW i FEN? Idziesz we fryki? Nie, broń Boże. No. Idziesz we fryki, pierwsze pytanie, zaraz rozmawiać o KSW, pytasz mnie o sytuację z Pawłem Iźwiakiem. Nie miałem i na razie nie zamierzam. Okej, czyli nie było przeprosin też? Nie, no wiesz, ja uważam jedną taką najważniejszą rzecz. Ten, kto pierwszy rozpoczął tą całą sytuację, ten powinien przeprosić. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy, mój performance był bardzo mocny i można było to odebrać, jak niektórzy odebrali, niektórzy się śmiali, niektórzy odebrali to bardzo, że wiesz, za mocne. Ale to już jak zaczął tą całą awanturę, to on skrytykował mnie, to on bardzo mocnymi słowami dołożył, można powiedzieć, mi jako menadżerowi tym, że niszczę komuś karierę i to było za mocne. Ale już nie chcę się na ten temat wypowiadać. Było co było. Jeżeli Paweł mnie przeprosi, ja mogę tak samo posypać głowę popiołem za mój performance i wiesz, i zamknąć ten temat i wrócić do miary przyzwoitych relacji. Nie zapominajmy, że tam też są inni ludzie, którzy też mają coś do powiedzenia i z nimi mam normalne relacje. I nie jest tak, że ja będę teraz zabierał wszystkich zawodników Arnoxa i nie dam tam żadnego zawodnika do tego, bo nie na tym to polega. Nie? Ja muszę teraz tutaj moje emocje i moją złość co do niego schować na bok i dbać o dobro zawodników, bo to jest dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o menadżera. To jak powiedziałeś o tych freakach, to ja jednak pociągnę troszeczkę temat, ale zupełnie w inną stronę, bo u Ciebie na stories albo na stories Artnoxa widziałem akcję kończącą Erwina. Myślę, że on umie trochę więcej niż freaki. No nie, on umie dobrze, wiesz, on jeśli chodzi o... To nie był jego, on nie trenuje tygodnia, ani miesiąca, co? Nie, no trenuje, wiesz, on cały czas z nami jest na sali, wiesz, przyplata to kontuzjami ręki. Jeśli chodzi o stójkę, jest bardzo mocny. Parter uczy się cały czas, ta walka miała być w MMA, więc troszeczkę po części przeciwnicy strzelili sobie sami w kolano tego, bo oni się zgodzili, oni chcieli TK1 w małych rękawiczkach, a nam było tym grać. MMA mogło być dla Erwina troszeczkę tego, bo się dopiero tego uczy. Chociaż tam kula się robi, jako młody dzieciaczek też robi trochę zapasów, więc coś tam potrafi. No na pewno nie jest pojedynczy i na pewno jeszcze tutaj wielu napsuje krwi, jeśli chodzi o tą Federację Pride. A nie ma na żadnej szansy, nadziei, żeby go ściągnąć na przykład do sportowej organizacji? Wiesz co... Do Babilonu po starej znajomości. Wiesz co, zawsze jest taka, wiesz, okazja do tego, żeby zrobić. No wiesz, ja jestem dumny z tego, że 99 tych moich chłopaków z Samuraja, którzy są u mnie i z którymi też na co dzień trenuję. Każdy z nich miał walkę w tym roku i każdy z nich wygrał, więc ja jestem z tego bardzo zadowolony. A przy okazji Erwin też z nimi sobie trenuje i rozwija z tego. Słuchaj, wszystko się może zdarzyć, wiesz. Pamiętajmy jedną najważniejszą rzecz, to co też Ciebie odrzuca, też co jest takie kluczowe i flagowe. Nawet mój zawodnik, były Artur Głuchowski, też zadebiutował we freakach. Tego to są też pieniądze, no nie ukrywajmy. No. Nie dam mu takich pieniędzy w Babilonie, czy nawet w Federacji FN, jakich dostanie w Prime, nawet za debiut tej sytuacji. Co jest nie tego, wiesz, on ma tam troszeczkę te media rozbudowane. Gdzieś trenując i Lalunę i trenując innych, tych gdzieś mu się też to urosło, więc zobaczymy, w jaką stronę się potoczy. Jak będzie chciał spróbować się w takim sportowym, prawdziwym tym, jak najbardziej mu w tym pomogę. Dobrze, to zobaczymy. No tak jak mówię, widziałem tam 10 sekund, ale to co widziałem, podobało mi się całkiem, jak na debiutanta, tak? W sensie w... No tak, debiutanta, dobrze mówię. Debiutant. No, w ogóle no to... To był jego debiut. On tak naprawdę miał chyba... Wiesz co, on tak naprawdę miał 2-3 walki w K1 gdzieś na jakichś zawodach amatorskich. I to jest wszystko. Okay. On nie miał żadnych innych tych. No, dużo stoczonych pojedynków miał na pasażu. Okay. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do XTB KSW 88. Trójka. To zacznijmy w takim razie od Anity. Zapytałem... Już czwórka. A kto jest czwarty teraz? No, pomogłem przede wszystkim Wojkowi, bo żeby uratować walkę Dżembijewa. Fabian Łuczak. Przyjeżdża tutaj z zaprzyjaźnionego klubu. Też Filip Stawowy, Krzysiu Mędlewski, czyli to są zawodnicy tego pod trenerem Mateuszem
i Irkiem z murowanej gościny zabornik wielkopolskich. Więc wiesz, no, transakcja związana też, powiem ci, ja podziwiam tych chłopaków i to dla mnie to jest, wiesz, jak naprawdę wielkie. Dowiadujesz się chwilę, tak jadę, wiesz, pakuję się tak samo jak ten chłopak z Czerwonego Smoka, który przyjął tutaj na walkę, biorą tą walkę. Kurczę, no, tylko tak chwalić i tylko mieć takie charaktery tego, ja jestem pełny podziwu dla nich. No powiedz mi, bo to, że Filip nie ma nic do stracenia, to ja wiem, no, natomiast jak dużo jest szans, że on zaskoczy Zembijewa czymś? Wiesz co, jest bardzo bitny i bardzo charakterny. Widziałem go kilka razy na tych walkach semi-pro, nie odstaje i tak dalej. Czy starczy mu umiejętności? Zobaczymy. No na pewno nie przychodzi tutaj po pieniądze i nie tego. On chce zadebiutować, chce pokazać się z jak najlepszej strony, a miejmy nadzieję, że zaskoczy. Wiesz, no, na pewno będzie największym underdogiem, chyba już jest nawet największym underdogiem. Nie miał tych walk jakichś takich spektakularnych i tak dalej, ale też pamiętajmy, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, więc myślę, że te przygotowania też, to nie jest tak, że on przychodzi z kanapy, bo on tam przygotowywał się trenowo, nawet w tym tygodniu miał jeszcze sparingi, bo miał dziś walczyć w grudniu na jakiejś kolejnej gali, więc zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że chłopak, pokazując ten charakter, który pokazuje na sparingach i w poprzednich walkach, też to ta magia KSW go nie zepnie i pokaże się z jak najlepszej strony. No i będziemy mieli przede wszystkim my wszyscy fajny pojedynek sportowy i utrze nosa Francuzowi. No zobaczymy, jak to wyjdzie, ale no, trzeba być uczciwy. No, wyzwanie przed nim jest naprawdę ogromne, potężne. Ogromne wyzwanie, zgadzam się. Zresztą wiesz, no, to są ludzie, którzy są w przygotowaniach cały czas do walki, sfokusowani na jeden cel, a tu jest wiesz ta... No ale już mieliśmy fajne przypadki, gdzie chłopak wstaje z kanapy, jedzie i za to też kochamy to MMA. Ja, masz rację, jest to duże wyzwanie, ale no, to za to też chłopakowi trzeba przyklasnąć, podziwiać i zacząć go obserwować, bo w dzisiejszych czasach to jest dla nich ważne, też, żeby po prostu im ci kibice rosną, że nie spękał tego wilka i tego mocnego Francuza, którym wszyscy mówią, że jest taki dobry i tak dalej, tylko po prostu przyjeżdża, chce się bić. W takim razie lecimy dalej. Zapytałem Wojka Rysiewskiego przed chwilą, czy jeżeli się potwierdzi transfer Eweliny Woźniak do KSW, to czy zwyciężczyni walki Bekus Silva może się z nią bić? Bo w obu przypadkach mamy historię. Maria Silva jedna i druga się biła. Myślę, że dla Anity, no dla Marii pewnie mniej, natomiast dla Anity byłoby to na pewno coś, no nie wiem, czy ona jest tego typu zawodniczką, która lubi, ma takie drzazgi, które siedzą i chciałaby je wyjąć, no ale na pewno dla fanów byłby to smaczek. Wiesz co, no ja nie chcę dzisiaj wybiegać w przyszłość do tego, co się będzie działo, jak przyjdzie Ewelina i tak dalej. No ja uważam, że Ewelina przychodząc do KSW powinna jeszcze pokazać się w tym KSW i dać jakąś jedną walkę i potem bić się z tą najlepszą czołówką, bo przecież no, przychodzi z jakiegoś punktu dobrych walk, wygrywała z tymi zawodnikami, chociaż to co powiedziałeś, z Silvą przegrała. Ja jestem sam ciekaw tego pojedynku, to jest bardzo dobry pojedynek, ten pojedynek sam się wyłonił, to był gotowy produkt dla Wojka, żeby ten pojedynek skonstruować. Wiesz, no Wojciech ucieka troszeczkę od tych walki o pas. No, ucieka cały czas, ucieka i ucieka. Mam nadzieję, że go gdzieś złapię i go namówię do tego, żeby gdzieś tego. No wiesz co, wszystko zależy też od tego pojedynku. Jak to będzie świetny, efektowny pojedynek, nie będzie takiego pojedynku zamulania i takiego pojedynku, jak nieraz kobiety dają, chociaż ja uważam, że kobiece MMA jest fajne i czasami te walki są naprawdę zdecydowanie, mają większe pokłady emocji, energii niż nieraz u facetów. Ale to wszystko zależy od tych dwóch stron, więc ja jestem sam ciekaw tego pojedynku. Miejmy nadzieję, że Anita odpali. Ja lubię Anitę, jak jest underdogiem. Nie? To było z Hormonową i pokazała się świetnie. Jak jest faworytką, zaczyna być kłopot gdzieś tak. Dlatego tutaj nie ma nic do stracenia i uważam, że na tym możemy bazować. Myślę, że Dawid w tym różowym stroiku na gali przygotował coś fajnego i Anita udowodni, że nadal jest wielkim talentem polskiego MMA. Marcin Wójcik, w końcu Marcin Wójcik, ja już dzisiaj go w wywiadzie właśnie z Wojkiem, wcześniej wspomnianym, już go mistrzem Fenon mianowałem, no ale w pewnym sensie, pewnie w innych okolicznościach, gdyby ten kontrakt nie był przedłużany co jedną walkę, mogłoby tak być, żeby się ten pas bił, a czy by wygra, tego nie wiemy, natomiast... Była propozycja walki z Lazarzem, tak. A, okay. Natomiast no, rozumiem wybór, bo tych wyzwań pewnie tutaj jest troszeczkę więcej i innej maści. No nie wiem, czy to jest najcięższe wejście do KSW. Piotrek Kuberski ma dużo ciężej od Marcina Wójcika w mojej opinii. Wiesz co, ja uważam, że nie. Że obydwoje mają podobnie jak na ten etap wejścia do KSW. Oczywiście Piotr
ma cięższe z uwagi na większą rozpoznawalność Bartka Leśki. I może też taka wszechstronność, może to, co Bartek też bił się w ACA i wcześniej pokazywał, daje ci takie argumenty, żebyś to mówił. Ale ja Frankensteina bym nie przeceniał. Oczywiście pokazała walka z Narkunem, pokazała walka z Umarem, że ten parter kuleje i nie do końca tam Frankenstein się odnajduje, ale też nie ukrywajmy, no 5 minut Tomka Narkuny, wielkiego, dobrego specjalisty w parterze, nie potrafił go skończyć. A chłop się otrząsł, wstał i go znokautował. Z Umarem też tam był taki troszeczkę tej kontrowersji, że czekał na ten znak, gdzieś dał sobie to zapiąć, przepięcie tej pozycji, przepięcie tej akcji. Nie wiem, pan wiem jaki jest, więc Marcin na pewno da dobry pojedynek. No przede wszystkim Marcin się też otworzył na tą stójkę, więc po gali, po walce z Wieczorkiem, ja jestem, wiem, że on też się rozwija, dołożył tych troszeczkę więcej treningów stójkowych i będziemy... Marcin ma wejść w tą walkę i ma wejść przede wszystkim do KSW z przytupłem i pokazać, że tamto, co było kiedyś, to był wypadek przy pracy, a to jest jego miejsce i to będzie kolejny pretendent za jakiś czas do pasa w kategorii 93 kg. No i taki ma cel. A jak tak rozmawiasz z nim troszeczkę przed tą galą teraz, czujesz motywację, czujesz troszeczkę stresu jednak? Wczoraj go trochę zestresowaliśmy. Odnośnie Fryderyku. Klubu roku, bo nagle zorientował się, że ta walka ma znaczenie. Rakresu, ja zawsze mówię Fryderyki, bo się lubię z tego nawijać, bo uważam, że chyba niektórzy trenerzy troszeczkę za mocno biorą sobie do siebie i potem wybory pewnych walk i tak dalej są już troszeczkę mocniej kalkulowane. Słuchaj, no... Ja uważam, że wiesz, no i teraz będę troszeczkę taki może niespójny, może niespójny słyszę słowo. Mam zawodników i Andrzeja, których mam dzisiaj dwóch i Piotrek ma świetną walkę i Marcin ma świetną walkę, no ale za następny miesiąc mam dwie walki o pas. Więc jeżeli dla mnie, jeżeli wygra Paweł i wygra Adrian swoje walki o pas, no to klubem roku uważam, Anita by dzisiaj wygrała, klubem roku powinien zostać Oktopus. Oczywiście mamy też inny pryzmat, bo mamy zawodników za granicą, którzy walczą dla Ankosu, jak Treblesi, który daje świetny pojedynek w Bellatorze, tylko to jest jedna walka. Mamy tutaj chłopaków, Misza Fenu, który zdobył ten mistrza w tym roku. Jeżeli pokona Bartka Leśko, też daje argumenty wszystkim. Jest Bartek, jest Marcin Wójcik, który fenomenalnie pokonuje byłego zawodnika UFC, wygrywa kolejne walki, wchodzi to teraz do KSW, wygrywa. Są inni zawodnicy, którzy biją się na oktagonie i nie tylko na oktagonie, którzy też wygrywają nawet na KSW Dreszkowski. Więc Andrzej na pewno z uwagi na większą ilość zawodników ma też duże szanse do tego, żeby to zdobyć. Mam nadzieję, że Kapituła wybierze najlepszy klub taki, jak, na jaki zasługiwał, a obydwie uważam, że na dzień dzisiejszy to są dwa kluby, które sięgną w tym roku po Fryderyka. No tylko te dwa kluby są w grze. Sam jestem ciekawy, natomiast wypiszcie, jak wy uważacie, a ja usiądę z kartką, bo kiedyś bym wybrał bardzo zły klub, gdybym z tą kartką nie usiadł i byśmy zrobili takie fopa, ale już nie będę mówił, który klub byśmy wybrali. Często robisz fopa, nie? Nie, w ogóle. Na szczęście u nas nasz głos, to jest głos całej redakcji, jest 13 osób, więc on jest wykrystalizowany. Też to cenię, że wiesz, gdzieś tam macie tę spójność i gdzieś tam wybieracie. Oczywiście pewnie wielokrotnie też musicie przeforsować swoje zdanie niektórych, albo namówić, albo przepłacić niektórych, żeby zgodzili się z tobą, jak to się ma w zwyczaju. Ale nie, uważam, że celnie trafialiście w ostatnim czasie. Sam jestem ciekaw. Wiesz, to jest daleka, odległa przyszłość. Są fajne pojedynki. Tutaj troszeczkę Wojkowi się ta karta powywracała. No szkoda, bo ja bardzo liczyłem na pojedynek Tarhili z tym, ja lubię tego chłopaka, bo rozwija się fenomenalnie. Uważam, że KSW go nie rozpieszcza wcale, dając mu tych przeciwników. Czy to walka z Kaszmarczykiem, czy to walka teraz z Żemilewem, no to się powywracało fajnie, bo się ratuje ten pojedynek. Chociaż uważam, że kopa w dupę powinien dostać za te 4 kilo i nie powinien dostać tej walki, ale z drugiej strony jak się przyjeżdża zawodnik, który ma takie zasięgi i tak dalej, no jak tutaj teraz tej federacji... Jak go teraz nie podratować i mu nie zrobić tej walki. Ja to rozumiem w 100%, to jest biznes. No myślę, że Gale we Francji jest to czynnikiem decydującym. No. Pewnie to będzie w następnym roku, ale to co mówisz, to jest biznes i tak to trzeba odbierać i tu się też nie ma co dziwić. Fajnie, mamy kolejny dodatkowy pojedynek, myślę, że dla kibiców będzie to pewien smaczek. No i co? No i myślę, że będziemy mieli
fajny pojedynek też i Marcina, no i Piotrka. Do Piotrka pewnie zaraz wrócimy, bo zadał się pewnie pytanie. No. Tak, no ale natomiast dobrze, że to powiedziałeś, bo chciałem się też pod tym podpisać, że w mojej opinii no, szukanie zastępstwa za zawodnika, który przestrzelił 4,2 kg, no to nie jest coś normalnego, bo takie rzeczy się raczej nie robi, tylko po prostu taki zawodnik dostaje 0 zł i wraca do domu. No. No i tak powinno być, pewnie by dostał kopa w dupę i nie byłoby o tym w ogóle rozmowy, dzisiaj byśmy nie rozmawiali o walce. Nasz Fabian Łukasz Wyłucz jakby nie przyjął po tą walkę i tak dalej. Gdyby nie to, co powiedziałeś. Pytanie, czy, pytanie, czy jakby Tarkila nie zrobił tej wagi, a nie Rzemir jakby było. No właśnie, No i wiesz co, i teraz może być to właśnie to pytanie, czy wiesz, to jego zasięgi, jego ta popularność we Francji nie jest to przypadkiem i tak dalej. To, co teraz wróciłem, co powiedzieliśmy wcześniej, sam wiesz doskonale, to jest biznes. Oni wiedzą, co też robią, wiedzą, że pewnie, tylko żeby to nie było, wiesz, jakimś ewenementem, że będą te święte krowy i święte krowy będą miały możliwość pewnych innych rzeczy i tak dalej. Myślę, że to ratowanie tego, jemu tej walki pod tą Francję w następnym roku, no to jest chyba tutaj kluczem. Zobaczymy, no zobaczymy, jak ten pojedynek się potoczy. Mam nadzieję, że Fabian utrze mu nosa i ja i ty będziemy zadowoleni, że 4 kilo... Ponad 4 kilo w profesjonalnym MMA to jest naprawdę raz, że wielki pstryczek w nos w federację, a największy pstryczek, jeśli chodzi o swojego przeciwnika, bo to jest przesada, nie? No powtórzę to dzisiaj trzeci raz, w trzecim wywiadzie z rzędu. Kuberski, Leśko, w mojej opinii to jest definicja walki 50-50. Tak. Tak, no wiesz co, nie będę mówił inaczej, że wiesz, bo Piotruś jest moim zawodnikiem i tak dalej, i tak dalej. Na pewno przychodzi chłopak, który ma rekord 12-1, na pewno jest po 7-8 zwycięstwach z rzędu. Wszystkie walki przed czasem w ostatnim czasie, prawie w sumie 11 czy 10 walk jest przed czasem. Ma kopyto w łapie i to ciężkie łapy, którzy mówią wszyscy, cegły w rękach. Kontra bardzo inteligentny, przebiegły zawodnik, który ma przestronny, przekrojowe MMA. Spod dobrej ręki, z ciekawą w ogóle taką techniką różnych płaszczyzn i tak dalej, tak jak kompletny zawodnik MMA. Sam jestem ciekaw. No nikt też Piotka nie sprawdził na dłuższym czasie. Myślę, że będzie Bartek chciał wykorzystać pewnie tą sytuację, ale też przenieść troszeczkę walkę na dłuższy etap, żeby zobaczyć, jak ta kondycja i to zbijanie wagi Piotkowi wodzi i jak to będzie w grze. No ale z drugiej strony no, Piotrek też ma argumenty do tego, żeby wygrać. No przede wszystkim tak. Trenuje w zapaśniczym klubie w Ankosie, które te zapasy Andrzej im bardzo mocno wpieprza tak naprawdę na każdy treningu i tak dalej, więc defensywne zapasy na pewno są mocne, ofensywne myślę, że też dają, do tego są ciężkie ręce. Parter, tak jak sam wam powiedział, trenuje, jeździ na legloki do Kamila Wilka, którego tu serdecznie pozdrawiam. Próbuje, wiem, że od Adama też Wardziny to coś tam łapie, uczy się z tymi chłopakami, chce się rozwijać. Dla mnie to jest super, bo chce być wszechstronny, chce być bardzo przekrojowy. I to jest świetne, to na pewno, ale znowu Bartek, no mocny chłopak, pokazał już w tych walkach, że może zaskoczyć, myślę, że kopnięcia będą tutaj po jego stronie, jakieś tam rzeczy, zobaczymy, może będzie chciał sprowadzić walkę do parteru, myślę, że na pewno i będzie chciał coś tam, czymś zaskoczyć Piotrka, no i zobaczymy, no, spotyka się na pewno dwóch fajnych zawodników i uważam, że to wygrany tego pojedynku skoczy wysoko w rankingu Federacji KSW. A my się dowiemy, jak szczero złotem pokryty jest pas fenu i ile ten pas jest wart na tle zawodników KSW. To też ja uważam, Maniek, że nie masz racji do końca, bo wiesz sam, że walka w walce nie jest równa. Wiesz sam, że wiele się na to aspektów, czynników składa, dzień i tak dalej, więc nie rzucałbym takiej szali na tego. Oczywiście Piotr nie miał łatwych przeciwników w tej federacji, tak? On bił się z tym, co mu dawali, on nigdy nikogo nie odmówił, więc i wszystkich nokautował w pierwszej rundzie, raczej Filipczaka w drugiej i tak dalej, ale no na pewno, no wiesz, no też nie ukrywajmy, KSW jest to wyższa poprzeczka, ci zawodnicy są na przykład topowi, jak patrzę na tą kategorię 84 kg, Paweł, przepraszam Cię bardzo, brakuje mi jeszcze jednego tutaj chłopaka, który był tutaj napsuł krwi wszystkim i tak dalej, mówię to o Piotrku Wawrzyniaku, ale no też nie zapominajmy, no w tej kategorii jest też Rafał Haratyk, który fenomenalnie wchodzi do kategorii 93 kg. Mam nadzieję, że jutro sobie usiądę do jakichś rozmów z Wojkiem i zadecydujemy, w jakim kierunku będzie szła jego kariera, bo też chcę już wiedzieć i chcę wiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie. No pewnie będziemy wszyscy czekać, wszyscy i wy i ja na decyzję
czyli zajewa, czy w którą stronę on będzie szedł, czy zostaje. Trzeba ja do waleczkę zrobić. No. Ja uważam, że bardzo przede wszystkim ta walka miała się odbyć ACA, a dwa, że no, ja nie widzę innego pretendenta do pasa na dzień dzisiejszy jak Rafał Haratyk po takim spektakularnym wejściu Smoka, jakim pokazał w Trójcu. Sam jestem ciekaw, no a co do Piotka i Bartka, no wiesz, common event, no obydwoje bardzo dobrzy, obydwoje, tak jak powiedziałeś, uważam, że jest to 50-50, ale myślę, że te ciężkie ręce Piotka zrobią robotę. No sam jestem ciekawy, też tylko na koniec się zapytam, bo w sumie o to nie pytałem, jaki ty masz typ na main event? Jak w ogóle obejrzałeś trailer? To co sobie pomyślałeś, bo no KSW zrobiło robotę. No, nie zrobiło roboty. Znaczy, w sensie, wiesz, no, promocyjnie. Promocyjnie okej, okay, ale stary oszust kołczył, podkręcał wszystkich. Tego wiem doskonale, jak podkręca moich zawodników, wiem jakie tam szpilki montuje, ale on robi to fajnie, ja go bardzo za to cenię. Gdzieś ma tego, gdzieś to podkręca, pokaże, powycina, tak skonstruuje daną sytuację, żeby wkurwić jedną i drugą stronę. Wiesz co, słuchałem wywiadu chyba jednego i drugiego ostatnio, chyba u Ciebie, bo tak naprawdę subskrybuję kanał In The Cage, bo tak niektórych innych tam nie, może nie dlatego, że tego, tylko po prostu lubię Was słuchać. Rozmawiałem dzisiaj o Waszym, teraz tutaj robi wywiady, on też się kulał, był kiedyś ze mną na utyżki na treningu, o jest, i powiem Ci, że... Do zwolnienia? Nie, właśnie nie do zwolnienia. Lubię go słuchać, zadaję fajne pytania, zadaję inne pytania i ja doceniam bardzo taką sytuację, a nie kurwa ciągle te same dziwne pytania i nadajemy stąd i stąd i tak dalej. Nie, żartuję, ale faktycznie lubię go słuchać i chciałbym go więcej u Ciebie w firmie właśnie w wywiadach, bo zadaje bardzo, bardzo fajne pytania i przede wszystkim coś innego, jest inny powiew świeżości, a tu jest potrzebne to, jeśli chodzi o Wasze wywiady, tak jak u nas. A o czym teraz się już rozgadałem, jak zawsze? No, Kaczmarczyk Rutkowski. No wiesz co, no... Fajnie, fajnie, no wiesz, no zła krew. Oczywiście jeden i drugi teraz ucieka od tego, co sobie tam gdzieś powiedzieli. No jest ta zła krew między nimi i ewidentnie stary wilk chce utrzeć nosa młodemu wilkowi, a młody wilk chce wejść na jego miejsce. Tak jest w świecie zwierząt, tak jest w ogóle w świecie naturalnym. No to jest kolej rzeczy, no chcą zmienić pokolenia, chcą ten, w tym Radomiu chce być ten jeden, numer jeden, chce pokazać tego. Ja bardzo na ten pojedynek liczę, ale myślę, że tutaj Daniel obroni to i myślę, że nadal jest jeszcze bardzo tak mocny, że Paty nie jest w stanie go zaskoczyć, chociaż to jest MMA i obydwoje wiemy, że czasami zdarzają się różne rzeczy. Myślę, że nogi, ten tajski boks, który trenuje, gdzieś ta praca taka tego będzie po stronie Patryka, ale no ta praca, wiesz, bokserska, praca zapaśnicza, no mocno będzie, jeśli chodzi o Daniela. Ale myślę, że Patryk na przykład mógłby coś zaskoczyć jakimś, wiesz, gilotynką przy wejściu tym lub jakąś dźwignią, która gdzieś tam po wywróceniu możemy wejść, pójść po nogi, pod jakiegoś legloka albo tak dalej, bo wiem, że tam trenował. Więc no jestem bardzo ciekawy. No ale tutaj jak mam obstawiać, to obstawiam Daniela. Ale fajny pojedynek. No wiesz, czy podzieli Radom? Sam jestem ciekaw. Czy fajnie, że jest ta walka? Tak, uważam, że jest fajnie. I to, co powiedziałem, no... Stary wilk chce utrzeć nosa młodemu, a młody chce udowodnić, że to on będzie teraz głównym basiorem w Radomiu, więc ja jaram się takimi pojedynkami. To są fajne pojedynki, to wiesz, to takie weryfikacje zawsze są dobre dla przede wszystkim KSW. Dla nich, czy ta walka powinna być? Myślę, że tak, bo powinni sobie coś wyjaśnić, jeżeli jeden do drugiego darzy jakąś niechęcią w mniejszy czy większy sposób pstrykami. Gdzieś to zawsze, wiesz, powoduje, że podkręcamy tą atmosferę, no to tylko z korzyścią dla MMA i dla KSW. Jak już o trailerach, to będziesz jechał przypilnować Bartosa i Pawlaka na trailerach, czy w tym wypadku właśnie zupełnie potrzeby nie ma? Nie no, wiesz, oni w poniedziałek mają chyba studio i mają dokręcać te rzeczy, po to też są teraz te face to face jutro, jedno i drugie. Ja myślę, że Bartosa nie będzie chyba co trzeba co ciąć. Na pewno trzeba będzie to wstawić, co powie. Bartos myślę, że nie tego, wiesz, powiedział, że jak mu skoczy te 5 koła, będzie obalał na face to face albo na tym będzie obalał Pardasa. Ile jest, wiadomo? Właśnie nie wiem, Dawida muszę tego, bo to Dawid mi się rozkręca Pepłowski strasznie YouTube'owo. Dzisiaj mi też zadawał niesamowite pytania, także mi się wydaje, że tutaj Dawidek też odpali swój nowy program, chociaż albo będą to jakoś łączyć.
Paweł wiesz, już miał swoje face to face na otwarciu nowego sklepu Pitbulla, ale myślę, że jeszcze w ogóle ta tutaj wielkie, teraz nie będę w cudzysłowie jak to dupy lizał KSW, ale nawet z Krzysiem rozmawialiśmy ostatnio z wieloma chłopakami, że ta grudniowa gala jest kurwa zajebiście mocna, że to jest naprawdę, dawno nie było takich pojedynków sportowych i takich pojedynków, które elektryzują, nie? A wy wiecie więcej jeszcze niż my. To znaczy? No tam jest nie wszystko ogłoszone, prawda? Wiesz co, no tam jeszcze mniej więcej wiem, co tam będzie. No wiesz, ja już mam swoje pojedynki, większość mam ogłoszonych. Wiesz, jak mam się nie cieszyć z takiego pojedynku, jak ja mam, tak, main event, Adrian z Paladynem, Paweł z Michałem, z Materlą. No właśnie, no, nazwij to, bo oni się kłócą. Która walka, bo Paweł twierdzi, że są trzy walki wieczoru i każda jest tyle samo warta. A Bartosz mówi, że nie, no, że jest main event, bo to jest koło main event, wiadomo. No słuchaj, no zobacz, no... Która walka jest ważniejsza? KSW robi to samo, co właśnie mówi, że obydwie są bardzo ważne. Nawet face to face z jednego i drugiego się rzadko spotykało. No, grają tymi argumentami, które mają. No na pewno, jeśli chodzi o pojedynek dla polskiej publiczności, dla takiego, wiesz, wizerunku i takiej fejny, no to jest ten pojedynek z tą legendą Pawlaka z Michałem Materlą w OT84. Znowu dla świata, dla też tego pierwszego pojedynku, który może być, ktoś mieć trzy pasy, chyba się nikomu to nie udało, tak? Czy Conor? Conor miał kiedyś jednocześnie, nie. Na pewno. Nie. Jednocześnie nie miał w trzech kategoriach wagowych, no to jest coś niespotykanego, więc tutaj jest tego. A z drugiej strony, ja uważam, że ta walka dla Adriana Bartosińskiego z Paladynem jest taką walką, jaką będzie, jak była walka Soldicza, mimo wszystko jak wchodził z Borysem Mańkowskim, że ta walka może go odpalić, bo wiadomo, że wiesz, ja myślę, że Saladin będzie w ogóle dużym problemem dla Adriana, gdzieś będzie go tam cały czas szpilował do jakiegoś momentu, wszystko w zależności od tego, jak mój Adrianek na nim usiądzie i jak mu zabierze pewne jego argumenty, które musi zabrać mu jego argumenty, no myślę, że z taką siłą się też się nie spotkał. Z drugiej strony wiem, jak Adrian jest mocny i fizycznie i wiem, jakie ma też kopyto w łapie, a nie ukrywajmy, że Saladin też nikogo nie powalał ciosami w tego, zawsze wszystkie swoje walki wypunktował, nawet pamiętam jego walkę z moim Iwanem Buchingerem, gdzie lał go, tak naprawdę lał go 5 rund, ale no nie podłączył, nie skończył go przed czasem. Więc tutaj może być Adrian troszeczkę spokojniejszy, a z drugiej strony no Saladin nie może być tatorem, bo jak Adrian gdzieś pierdalnie, to mu nie ma co zbierać, więc ale też ciekawy pojedynek na tego. W ogóle te pojedynki. No to jeszcze o Andrzeju nie mówiliśmy. To jest dobry pojedyneczek, bo to jest Flaminas. Andrzej ma z Flaminasem. To jest bardzo mocny pojedynek. Fajny Stójkowicz też ma na rozkładzie Skibę, czyli polskiej publiczności też to może mówić, bo kiedyś miał dojść do pojedynku Andrzeja z Skibą. Sam jestem jego ciekawego pojedynku. Ten jest nakręcony jak cholera, rozmawiałem z Andrzejem. Jeździ teraz i do Helda, też tam razem trenują z chłopakami, gdzieś tam się przygotowuje cały czas u Witka Koski. Rejaram się tym pojedynkiem. I kolejny pojedynek jeszcze Sebek Rajewski z Warelą. No tutaj też nie będzie co do tego. To jest pojedynek emocjonalny, pojedynek świetnych techników stójkowych, fenomenalnych zawodników, którzy mają ten game plan, który kurczę naprawdę Sebek w ogóle się ruszył fenomenalnie. Jak tylko zagra te całe przygotowania, to zobaczymy Sebka swoim najlepszym przy tego. Znowu Varela pokazał na Łukaszu, że może robić rzeczy bardzo dobre. No z drugiej strony pokonał mu brata, no to kurczę, no tutaj bracia Rajewscy będą chcieli na pewno dowodzić, że ten Sebek będzie bardzo dobry. To są świetne pojedynki. No Hedzik też jest teraz, ma chyba pojedynek z Sudaraulim. Kurwa, też bardzo dobry pojedynek, nie? No wiesz, Szymon Bajor jest z Pesztą. No jest tych pojedynków, jeszcze tam kilka tych pojedynków będzie. No to ta gala sportowo, wow, nie? Tutaj wielkie gratulacje dla federacji, wielkie gratulacje dla Wojka, że coś takiego zrobił. Mam nadzieję i tu mu trzymam kciuki, żeby mu się nic nie wypierdoliło, bo sam widzisz, co się stało tutaj przed tą galą i tego się najbardziej boję ja jako matchmaker też Babilonu, że wiesz, chwalę wszystko, jestem już szczęśliwy do samego końca. No też teraz miałem pojedynek Adasia Łaguny z Lechem i też na niego sobie ostrzyłem tego, bo miałem gotowego zawodnika, później kto wygra na walkę o pas 84 kg, a tu się okazało, że wiesz, jeden wypada, no a ja nie mam takich argumentów i takich monety, żeby można sobie było kogoś sprowadzać i szukać, a to jest właśnie duży problem w małych federacjach. A w dużej federacji też sam widzisz, że wiesz, nawet w ostatni dzień jest problem i trzeba zacząć przeciwnika, żeby przyjechał i żeby zrobił. No tylko ta magia KSW zawsze to daje, że tu się zawsze ktoś znajdzie na to, żeby skoczył na te last minute i wziął taką walkę.
Dobrze, Artur, co? No w takim razie Tobie dziękuję za rozmowę, jak zwykle przyjemność. No i czekamy na emocje jutro, których no zabraknąć, nie może zabraknąć po prostu. No jest niemożliwe, więc życzę tylko Wam, sobie i Tobie po prostu genialnej gali.